stworzyłeś, Panie, nas. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez miłosierdzie swe Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. To jest ta nasza konferencja, jeszcze tylko jutro jedna, nie? A chciałoby się te najważniejsze, można by powiedzieć, rysy podkreślić na tej ikonie. Bo przecież tak bardzo, zresztą taki jest nasz sens bycia w Kościele, żeby być żywą częścią tego Kościoła. Nie być jakąś usłą gałęzią w tym wielkim, wspaniałym drzewie. Aby stanowić Kościół. I swoje życie, w którym radości i cierpienia splatają się, przenikają, łączą w tajemniczej harmonii, jak się okazuje, pierwsi chrześcijanie interpretowali w świetle paschy Chrystusa. Przejścia ze śmierci do życia, z cierpienia do radości. My przygotowujemy się, akurat te dni stanowią, że tak powiem, dobry prolog w tym czasie przygotowania do przeżyć paschalnych. Żeby po ich przeżyciach w tym roku, jeśli Pan Bóg nam pozwoli, jeszcze głębiej żyć tajemnicą paschalną. Bo gdy się tą tajemnicą żyje, to łatwiej naprawdę być w Kościele i wypełniać rolę, jaką Chrystus przed Kościołem postawił. Ja podejmuję tę refleksję wspólnota, która żyje tajemnicą paschalną, bo mi bardzo zależy, żebyśmy zrozumieli, że jak być Kościołem, to Kościołem, który daje świadectwo. I jak być Kościołem, takim jak ten chciany przez Chrystusa i opisany w Dziejach Apostolskich, to być Kościołem ewangelizującym. Przede wszystkim Kościół ukazuje pewną naturę, nazywamy męczeńską, to znaczy potrafi potwierdzać swą wiarę, ponieważ wezwany jest, by być świadkiem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dlatego musimy to zrozumieć, że często Kościół jest pewną rzeczywistością kontrkulturową. W tym sensie, że jest nosicielem Ewangelii, która nie dostosowuje się, wprost nie może dostosowywać się do mentalności świata. W tym swoim charakterze paradoksalnym, który bardzo jasno widoczny jest w kazaniu na górze z Mateuszowej Ewangelii, czy w kazaniu na równinie z Ewangelii Łukaszowej, tkwi właśnie jego moc prorocka i jego znaczenie, że się nie dopasowuje. Choć tak wielu by nam odpowiadało, żebyśmy się dopasowali. Bo dzisiaj wszyscy robią tak, dzisiaj wszyscy żyją tak. Ktoś kiedyś powiedział, że Chrystus jest gotów zostać sam, niż miał pertraktować warunki naśladowania go. On jest mistrzem. I on stawia warunki. Nie, że ktoś przyjdzie i będzie stawiał warunki. Ja bym był, gdyby.
Oczywiście odwaga przeciwstawienia się ogólnej mentalności oraz ujawnianie niesprawiedliwych, a uznanych powszechnie sposobów działania zakłada osamotnienie. Niejednokrotnie zakłada odrzucenie, w niektórych przypadkach prześladowanie, a czasami nawet śmierć, czego istotnie doświadcza, jak wiemy, wielu braci i sióstr w różnych częściach świata. Dzisiaj. Także dzisiaj. Przyjmując to, co mówi Jezus w kazaniu na górze, zwłaszcza w błogosławieństwach, można powiedzieć, że gdy wierzący nie są w jakiś sposób prześladowani, pogardzani, odrzucani, muszą się zapytać, czy aby nie odstąpili od swego prorockiego zaangażowania. Kto jest wspólnikiem w grzechach dzisiejszego świata, kto przykłada rękę do szerzenia zła tego świata, kto nie stwarza odrazy, kto nie doprowadza do kryzysu, kto nie demaskuje dramatycznych problemów, które nas trapią, a o których nikt nie chce mówić, ten ryzykuje stratę Ewangelii. I może warto tutaj przytoczyć taką ważną zasadę misyjną. Nie mów nikomu o Bogu, jeśli cię nie pyta, ale żyj tak, żeby cię pytano. Nie mów o Bogu, jeśli cię nie pyta, ale żyj tak, żeby pytano. Jak już jesteśmy tacy, że nie wzbudzamy pytań, to coś jest źle z naszym chrześcijaństwem. Autentycznej wierze zawsze towarzyszy męczeństwo, świadectwo przeżywane w codzienności, w spełnianiu własnych obowiązków, w zaangażowaniu kościelnym i społecznym. Nie można zapomnieć, że męczennicy wczoraj i dziś, czy ci kanonizowani i ci oficjalnie nierozpoznani, są nie tylko chwałą Kościoła, lecz także punktem odniesienia dla wszystkich wierzących. Wezwanych do składania świadectwa własnej wiary w jakiejkolwiek życiowej sytuacji. Żyj tak, aby cię pytano. Wiecie, że patrząc na pierwszych chrześcijan, wszyscy mówili, kim oni są, że oni tak żyją. Mamy być, chcielibyśmy być Kościołem ewangelizującym. Istnieje pilna potrzeba ewangelizacji. Często mówimy o nowej ewangelizacji. Jak jeszcze ileś lat do tyłu mówił papież, także Jan Paweł II, o nowej ewangelizacji, to wszyscy myśleli, że papież ma przede wszystkim na względzie Francję, Holandię. Dlatego papież wyraźnie w 1997 roku tutaj na Jasnej Górze powiedział, że również w Polsce od ponad 1000 lat ochrzczonej istnieje pilna potrzeba ewangelizacji. I zaraz dodał, czyli głoszenia Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. A więc, co powiedział? Mniej moralizowania, a więcej ewangelizacji. Z tego rodzi się wiara. Nie z moralizowania. Oczywiście, żebyśmy się dobrze rozumieli, głęboko przeżywana wiara, jeśli już jest, to wiadomo, wskazuje nam pewne postawy moralne. Bo nie ma, że tak powiem, wiary bez pewnych postaw i zobowiązań moralnych. Charakterystycznym elementem Kościoła jest jego moc ewangelizująca oraz zdolność głoszenia Chrystusa i jego Ewangelii. Taki wielki ojciec Kościoła, Tertulian, twierdził, że chrześcijanami się
nie rodzi, ale się staje. Jest to stwierdzenie szczególnie aktualne, ponieważ dziś znajdujemy się pośród przenikających procesów dechrystianizacji, które rodzą obojętność i agnostycyzm. Zwyczajne sposoby przekazywania wiary okazują się w wielu przypadkach nie do przebycia. Nie można uważać sprawy za zamkniętą, gdy się wie, kim jest Jezus Chrystus, gdy się zna Ewangelię, gdy posiada się jakieś doświadczenie Kościoła. Potrzeba zatem odnowionego, z taką pierwszą gorliwością przepowiadania wiary. Nie można zapomnieć, że rośnie, przynajmniej w Europie, liczba rodzin. Myślę, że powiemy też, że jesteśmy w Europie i już nie odstajemy. A więc u nas rośnie liczba rodzin, które nie proszą już o chrzest swoich dzieci. Wielu nie proszą. Często wielu mówi, że niech dziecko samo wybierze, jak urośnie. Rośnie liczba młodzieży ochrzczonej, która nie przystępuje już do innych sakramentów. Rośnie liczba tych, którzy po przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak to czasami mówimy, uroczyście żegnają się z Kościołem. W ten sposób z naciskiem powraca apel, by ewangelizować na serio. Pilna potrzeba ewangelizacji. Nawracania uczczonych. Mówią, że to dużo trudniejsze niż pojechać na jakiś kontynent i głosić Chrystusa, gdzie On jeszcze nie jest znany. Nawracać uczczonych. Dziś realizuje się to poprzez serdeczne i bezinteresowne przyjęcie, które pozytywnie ustosunkowuje osoby wobec dzieła ewangelizacji, poprzez jasne głoszenie Chrystusa jako Zbawiciela świata, słuchanie Słowa Bożego, osobiste towarzyszenie, które ułatwia dojrzewanie osób, aż Chrystus się w nich ukształtuje. Celem jest formowanie uczniów rozmiłowanych w Chrystusie i wiernych naśladowców Pana Jezusa, którzy wiedzą, iż ich powołanie zawiera się w byciu solą ziemi i światłem świata. Miastem położonym na górze, czyli na mężczyzn i kobiety, którzy uczynią z Ewangelii swój program życia i którzy są świadomi odpowiedzialności, jaką mają przed ludźmi. Według Jezusa uczeń jest tak konieczny dla świata, jak jest konieczną sól do konserwacji żywności. Albo jak jest konieczne światło, by móc widzieć. Istnieje niebezpieczeństwo, że uczeń wyprze się swojej wiary. Że dokona apostazji i będzie się z tym obnosił nawet. W tym przypadku wypowiedź Jezusa o sobie objawia całą swą moc, którą możemy wyrazić w ten sposób. Wy jesteście moimi uczniami, lecz jeśli uczeń utraci swą tożsamość ucznia, kto ją mu da? W żaden sposób nie jest już potrzebny światu. Jest natomiast podobny do przedmiotu, który można wyrzucić, aby był podeptany i pogardzony przez ludzi. Ciągle stojąc przed ikoną pierwszego kościoła, kontemplując ją, bo przecież chcemy nauczyć się czegoś od tych pierwszych chrześcijan, w tej trosce, aby być kościołem, aby stanowić kościół, żywą część kościoła, myślę, że dzisiaj poprzez tę refleksję
wiadomo, ograniczoną w czasie, ale przynajmniej wskazując te takie najistotniejsze momenty, chcemy nauczyć się od nich sztuki życia wśród trudności, z radością i nadzieją. Chcemy nauczyć się tej mądrości krzyża, której oni nauczyli się od Jezusa. I powtarzam prawie jak refren: wszystko, aby stanowić Kościół. Jeżeli ktoś czyta Dzieje Apostolskie, nie przeczytawszy wpierw Ewangelii, to może się dziwić, dlaczego ta mała grupa prostych i naiwnych ludzi spotykała się z taką nienawiścią. Zaledwie wspólnota zaczęła stawiać pierwsze kroki, natychmiast spotkała się z wrogością, podejrzeniami i groźbami. Różne prześladowania towarzyszyły jej stale i bardzo szybko pociągnęły za sobą, wiemy, pierwsze ofiary. Śmierć męczenników Szczepana i Jakuba. Apostołowie byli często wzywani przed sądy, trybunały, zarówno rzymskie, jak i żydowskie, a także przed króla Agryppę. W procesie przed gubernatorem rzymskim Feliksem Żydzi tak oskarżają Pawła. Stwierdzili, że człowiek ten szerzy zarazę. Jakie niebezpieczeństwo przedstawiał dla nich Paweł? Dlaczego tak bardzo prześladowali chrześcijan? Słowa psalmisty, które Jezus zastosował do siebie: nienawidzili mnie bez powodu, odnoszą się także do Jego uczniów. Ale co o tym myśleli sami chrześcijanie? Kto czytał Ewangelię, potrafi przynajmniej w części odpowiedzieć na to pytanie. Jezus zapowiadał prześladowania i przygotowywał na nie swoich uczniów. Jeżeli wasz świat nienawidzi, wierzcie, że mnie pierwej znienawidził. Oto ja was posłucham jak owcy między wilki. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować, nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Jezus nie oszczędził swoim uczniom prześladowań, owszem. Ogłosił błogosławionymi tych, którzy cierpią prześladowania z jego powodu. Taka jest logika radykalnego naśladowania Chrystusa. I tutaj warto, no bo stanowić Kościół to znaczy być uczniami. A więc mówię warto przytoczyć definicję ucznia. Ja ją przytoczę za Ewangelią Marka. To jest najstarsza Ewangelia, 8:34. Jest takie zdanie, jak się mogłem już przekonać, jeden raz źle rozumiane przez wielu. Jeśli ktoś chce być moim uczniem, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Oto mistrz daje definicję ucznia i mówi, jakie są warunki, żeby być uczniem. Czyli żywą częścią Kościoła. No i też to zdanie z definicji, proszę zobaczyć, od czego się zaczyna. Jeśli ktoś chce, to jest Jezus. To jest szacunek dla ludzkiej wolności. Jeśli ktoś chce, jeśli nie chce, wiadomo, że możemy wybierać. Przez to, że możemy wybierać, to jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory, z wszystkimi konsekwencjami. Znowu polskie przysłowie jest przepiękne. Jak sobie uścielesz, tak się myślisz. Co wybierzesz, to będziesz miał. Jezus
proponuję, jeśli ktoś chce. A jeśli chcesz, to ja ci wstawiam takie warunki. Zaprzeć się samego siebie. Myślę, że ta część jest raczej zrozumiała. Gorzej jest tą drugą, niech weźmie krzyż swój. Ja pytam kleryka w seminarium na 4. roku. Co ty przez to rozumiesz? Z czym dla ciebie jest wziąć krzyż? On mówi, no, że muszę wstać po 6 rano w seminarium. Więc nie zdaje sprawy, jak to krzyżyk. No dobrze, jeśli powiedział, że krzyżyk. Absolutnie. Proszę sobie zapamiętać to do końca życia. Że jak Pan Jezus mówił wziąć krzyż, to jeszcze krzyż nie miał żadnego znaczenia cierpienia. To dopiero jest rzecz późniejsza. To była tylko gotowość do bycia gotowym na śmierć haniebną, tak jak Chrystus był na tą śmierć skazany. Wziąć krzyż to znaczy być gotowym na śmierć na Chrystusa. I dzisiaj, kiedy tylu braci oddaje życie za Chrystusa, to sobie trzeba przypomnieć. To jest warunek. Być gotowym nawet na śmierć. Bo naśladować Jezusa znaczy dzielić Jego życie, Jego misję, a także Jego cierpienia i pozorną klęskę. On sam wyraźnie o tym mówi, jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Pierwsi chrześcijanie to naprawdę bardzo dobrze rozumieli. Prześladowanie i męczeństwo. Ludzie patrzący z zewnątrz podziwiali ich odwagę i radość, zastanawiali się, skąd biorą oni nadzwyczajną siłę, aby znosić tak wielkie cierpienie. Tutaj naprawdę przebogata jest literatura patrystyczna, a zwłaszcza dzieje męczenników obfitują w liczne świadectwa na ten temat. Bo dla chrześcijan było oczywiste, że cierpienie stanowi cząstkę ich życia, które zostało naznaczone krzyżem. Również Łukasz na wiele sposobów podkreśla w dziejach zarówno solidarność Chrystusa z chrześcijanami cierpiącymi prześladowani, jak również solidarność chrześcijan ze swoim ukrzyżowanym Panem i Mistrzem. Prześladowca chrześcijan, Szaul, słyszy na drodze do Damaszku pytanie Jezusa. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladowałeś? Uwielbiony Jezus, bo on tam spotkał zmartwychwstałego. Solidaryzuje się z chrześcijanami, owszem, udostępnia się z nimi, ponieważ tam, gdzie oni są prześladowani, przedłuża się w historii jego własne prześladowanie. Powiedział bowiem do swoich uczniów, kto wami gardzi, mną gardzi. Prześladowania, trzeba powiedzieć, stają się paradoksalnie powodem do radości. Zwolnieni z więzienia apostołowie cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Zilustrowani w ten sposób konkretnie słowa Jezusa wypowiedziane w błogosławieństwach. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. W liście do Koryntian 2 Paweł pisze, pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. Trzeba sobie jasno powiedzieć, gdy się czyta te świadectwa Pawła, że chrześcijanie nie byli masochistami ani szaleńcami, za jakich niejednokrotnie byli uważani przez pogan pierwszych wieków. Radości w cierpieniu dla Chrystusa, z Chrystusem i jak Chrystus nie da się wyjaśnić za pomocą analizy psychologicznej. Jest to jedno z tych doświadczeń, o których trzeba powiedzieć. Jeżeli nie przeżyłeś tego osobiście, to nawet 1000 słów nie wystarczy, by ci to wyjaśnić. A jeżeli znasz to z doświadczenia, to nawet jedno słowo może wydać ci się skuteczne. I tutaj naprawdę
w tym względzie takim wyjątkowym jest na pewno święty Paweł. Świadectwa Pawła i pierwszych chrześcijan mówią nam, że prześladowania stanowią istotną cząstkę życia chrześcijańskiego i są dla Kościoła okazją do wzrostu. W obliczu prześladowań Kościół umacnia swoją tożsamość w radykalnym naśladowaniu Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego. Zdobywa wolność i pewność w dialogu z władzami polityczno-społecznymi i wzrasta w dynamizmie misyjnym. Świadectwo męczenników, którzy stali się ofiarami prześladowań, użyźnia nieustannie Kościół i wzbogaca jego dziedzictwo świętości. Ja mówię o tym i my chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że prześladowania i męczeństwo nie są tylko rzeczywistością Kościoła pierwotnego, ale są zawsze aktualne. Także dzisiaj. No i jeszcze chciałbym powiedzieć o paru takich bardzo ważnych sprawach. Żeby żyć w świecie tajemnicą ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, czyli tajemnicą paschalną, okazuje się, że od pierwszych chrześcijan jeszcze możemy się nauczyć mądrości w dialogu z kulturą. Mądrości w dialogu z kulturą. Wyzwaniami dla Kościoła pochodzącymi z zewnątrz są nie tylko prześladowania bowiem. Są także inne wyzwania, które mogą przedstawiać się w sposób mniej widoczny, ale nie mniej groźny, jak na przykład wyzwania na płaszczyźnie nauki i kultury. Chrześcijanie świadomi swojej misji świadków Chrystusa na całym świecie. I mogę powiedzieć, że w ciągu całej historii nie izolowali się nigdy od rzeczywistości, w jakiej żyli. Wiedzieli, że aby być zaczynem przemieniającym świat, muszą być mocno związani ze środowiskiem, aby być sobą ziemi. Nie mogą ograniczać się do powierzchownego tylko kontaktu z kulturą. Na rzeczywistość historii świata składa się nie tylko organizacja polityczno-społeczna, lecz także różne doświadczenia religijne, mentalność, tradycja i tak dalej. Wchodząc w świat, Jezus chciał, żeby uczniowie poszli w świat, żeby wyszli z Jerozolimy i poszli aż na krańce ziemi. A wchodząc w świat, Kościół nie znajduje wolnej przestrzeni, w której mógłby swobodnie rozszerzać się i działać, ale musi wejść w kontakt i ciągle wchodzić z wszystkimi elementami już istniejącymi. Problem stosunku między wiarą a kulturą ujawnił się już na samym początku istnienia Kościoła, wymagając od niego mądrości w rozeznawaniu i zdolności do dialogu. Dialog z kulturą nie był nigdy łatwy. Ani na początku Kościoła, ani dzisiaj. Z jednej strony wymaga on wielkiego otwarcia, zgodnie z zachętą Pawła. Wszystko to, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. To miejcie na myśli. Z drugiej zaś wymaga wielkiej roztropności i czuwania. Bo to, czego nie powinno być w Kościele, pcha się drzwiami i oknami. Zwracając się do wspólnoty pełnej różnego rodzaju wyzwań, Jan upomina. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga.
Nie dowierzajcie wszystkim tak zwanym youtuberom i prorokom medialnym, którzy się pojawiają i tylko liczą, ile mają wyświetleń. A często głoszą fatalne błędy. Konieczne jest kierownictwo Ducha Świętego, żeby dobrze rozeznawać. Badajcie, uważajcie. Czytając uważnie dzieje apostolskiej listy, zauważymy, że wyzwania dla Kościoła w dziedzinie kultury pochodziły przede wszystkim z tradycji żydowskiej, z mądrości ludzkiej, z religijności ludowej, z obojętności religijnej. I tutaj nie mamy w tej przestrzeni tyle czasu, ale można by się zastanowić właśnie, jak w każdym z tych punktów po prostu trzeba było podjąć, no choćby kontakt z mentalnością żydowską. Wiadomo, jaka ona była. Nawet samemu Pawłowi, który przecież był Żydem, trudno było podjąć dialog z Żydami. Tak samo pamiętajmy, że obok wielkich prądów kulturowych pierwotny Kościół musiał się także zmierzyć z religijnością ludową i umiał to robić. Na oczekiwania religijności ludowej można odpowiedzieć, podnosząc je wzwyż, ale co czynić, jeśli tych oczekiwań nie ma wcale? Jest to problem indyferentyzmu, tak bardzo odczuwany w czasach dzisiejszych, który jednak miał miejsce także na początku Kościoła. Wydaje mi się, że takie oświecające w tym względzie jest spotkanie Pawła z filozofami na Agorze w Atenach. Świetne jest to wystąpienie. Wzięli Pawła za nowinkarza, od Ciebie posłuchamy. Ale chcieli słuchać Ewangelii jak nowinkę, kolejną. I dlatego tam prawie nikt nie przyjął tego, co Paweł głosił. Dionizja, Areopagita i parę kobiet. Porażka. Bo tak nie można głosić Ewangelii. Z drugiej strony wielki mówca Paweł tak się rozpalił, mówiąc o zmartwychwstaniu, że zapomniał wcześniej powiedzieć o ukrzyżowaniu. Nie wolno nam głosić takiego niepełnego kerygmatu. My mamy głosić ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Myślę, że temat, który byłby też tutaj ciekawy, mówiąc o wspólnocie żyjącej tajemnicą paschalną, cierpliwość wobec słabości. To, że doświadczamy swojej własnej słabości, wierzę, to myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani. Gdy tylko dokonaliśmy nawet takiej rekolekcyjnej refleksji, trochę pogłębionej, rachunku sumienia, to doskonale wiemy, o czym tutaj mówię. Ale przecież wiemy, że doświadczamy słabości ludzi Kościoła, Kościoła. Wyzwaniem dla Kościoła są nie tylko trudności i problemy pochodzące z zewnątrz. Te też się zawsze inaczej przyjmuje, wiecie, z zewnątrz. Ale problemem dzisiaj dla Kościoła są niejedności i grzechy istniejące wewnątrz wspólnot Kościoła. Kto kocha Kościół, to musi kochać. Kościół bowiem jest zawsze w procesie nawrócenia, święty i jednocześnie grzeszny. Znałą trud zachowania swojego oblicza bez zmarszczki i skazy dla ulubieńca. Ale wie także, że zmarszczki i skazy przyciągają miłosierdzie Boże i mogą stać się przestrzenią działania łaski Bożej. I tak, żebyśmy nie myśleli, że ten wymalowany przez Łukasza obraz jest tak bardzo idealny, że Łukasz coś zamiata pod dywan. Nie, Łukasz nie ukrywa ciemnej strony Kościoła.
mówiąc o nim, używa terminu wystawiać Boga na próbę lub wystawiać na próbę Ducha Świętego. Jest to termin typowy dla Starego Testamentu, który oznacza prowokowanie Boga, zmuszanie Go do dania dowodu. Wystawienie Boga na próbę jest więc niewagą dla nieskończonej miłości Boga. I pierwszym wypadkiem tego wystawiania Boga na próbę opowiedzianym w dziejach przez Łukasza jest sprawa, myślę, że znana. Ananiasza i Safiry. Epizod ten jest umieszczony bezpośrednio po opisie idealnej wspólnoty, która żyje w komunii i jest ożywiona przez Ducha. Oraz o przykładzie wielkoduszności Barnaby, który oddał wspólnocie cały swój majątek. Na tym jaśniejącym tle tym bardziej wyróżnia się swoją ciemnością grzech tych dwojga małżonków. Pierwszy, 11 wersetów Dziejów Apostolskich nam mówi o tej ciemnej stronie. Całe wydarzenie jest opowiedziane tonem obiektywnym i surowym. Oczywiście należy je odczytywać w świetle teologicznym, a nie jako historyczny protokół ze zdarzenia. Grzech Ananiasza i Safiry jest złożony i nie można go nazwać jednym tylko słowem. Nie jest to tylko zwykłe kłamstwo powiedziane z próżności. Piotr mówiąc, nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. Dlaczego umówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Podkreśla ciężar grzechu w odniesieniu do Boga i Ducha obecnego w Kościele. Ananiasz i Safira są przeciwieństwem obrazu Kościoła kierowanego przez Ducha. Przedstawiają posiadanie zamiast dzielenia się. Poszukiwanie Boga zamiast służenia mu sposobą serca. Umawianie się, aby czynić zło zamiast być jednym sercem, jednym duchem w czynieniu dobra. Opowiadanie to służy również jako upomnienie dla wspólnoty. Jest rzeczą interesującą, jak Łukasz opisuje reakcję chrześcijan po ukaraniu śmierci obojga małżonków. Dwa razy powtarza. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Jak gdyby chciał powiedzieć, jeżeli nie będziecie czuwać, to grzech ten może się w Kościele powtórzyć. Rzeczywiście hipokryzję, kłamstwo, przywiązanie do pieniądza, wszelkie formy dwulicowości, nieszczerości możemy w mniejszym lub większym stopniu z łatwością zauważyć we wspólnotach chrześcijańskich, także dzisiaj. Nikt nie może się czuć całkowicie przed nimi zabezpieczony. Upomnienie to przypomina słowa Boga wypowiedziane do Kaina. Grzech czai się u Twoich drzwi. Grzech czai się. A więc uważaj. Są jeszcze inne przykłady mówiące o grzechu. Ja jednak tu nie będę przywoływał, ale wiem, że grzech znasz też. I trzeba umieć to często nazwać, uważać. Zakończę zwróceniem uwagi na jeszcze jedną, wydaje mi się, istotną rzecz, jakby podsumowującą. To, co odkrywam wśród tych ludzi, którzy żyli tajemnicą paschalną, głęboką wiarą w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to bezgraniczna ufność. Kiedy Paweł silnie prosił Boga, aby uwolnił go od ościenia plaćoma, z powodu którego cierpiał, Pan powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Wówczas Paweł pogodził się ze swoją słabością i pogodnie przyjął konieczność życia z nią cierpliwie i spotkaniem się woli Bożej. Potrafi nawet powiedzieć, najchętniej więc będę się trudnił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
albowiem ilekroć niebo ma tam, tylekroć jest swe mocy. Nie jest rzeczą zbyt trudną poznać własne słabości, lecz trudniej jest uznać je, a jeszcze trudniej tak się do nich ustosunkować, aby stały się polem Bożego działania, na którym można on dokonać wielkich rzeczy. Ja przywołałem tutaj Pawła, bo to zapewnienie Pana wystarczyć mojej łaski rodzi radość i nadzieję w słabości. Ten, kto dzieli słabość krzyża, uczestniczy również w łasce zmartwychwstania. Mądrość krzyża jest mądrością radości, bo krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Zachęta Pana, wystarczy Ci mojej łaski, wypędzę strach, przezwyciężę samotność. Kiedy Paweł czuje się zdezorientowany wobec złożonej sytuacji wspólnoty w Koryncie i do kości Żydów, Bóg mówi do niego: przestań się nęcić i przemawiaj i nie męcz, bo ja jestem z tobą. Przywołałem to zdanie, jak tutaj się pojawia, to nie lękaj się. 365 razy w Biblii jest. Dla każdego dnia, każdy dzień. Bezgraniczna ufność. Mamy się nie lękać. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. To jestem z tobą. To jest stwierdzenie realnej obecności Boga. 103 razy w Biblii. Zawsze, kiedy Bóg poleca jakieś trudne zadanie do wykonania. Paweł był świadom tego, że jest naszym umieniami, słabym, popękanym. Dowiedział się, że właśnie dlatego zrozumie, że potrzebna mu jest łaska. My też jesteśmy słabi. Chodzi o to, żebyśmy żyli tajemnicą łaskami. Głęboką wiarą w Jezusa ukrzyżowanego jest bardzo wysoka. Żebyśmy byli świadkami. Żebyśmy życie ewangelizowali innych. I na koniec jeszcze raz Wam przypomnę zasadę misyjną. Bo przecież rekolekcje się skończą. Staniemy się jeszcze bardziej na zewnątrz uczniami misjonarzami. Nie mówcie innym o Bogu, jeśli nie pytają. Ale żyjcie tak, żeby pytają. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością.